Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. Film nagrywam 31 grudnia, Sylwester, rok 2020 odchodzi w niepamięć, a my z tej okazji dokonamy sobie drugiego w historii tego kanału przeglądu staku. Zanim takiego przeglądu dokonamy jednak, wykonamy sobie przelew dla Olka. Chodzi tu konkretnie o paczkę Inwestora Amatora, w której mieściło się 3 uncje srebra. Została ona wylicytowana za 406 zł. Pieniążki są już u mnie na koncie, więc myślę, że jest to odpowiedni dzień, aby przelać je Olkowi. Jesteśmy już na stronie siepomaga.pl na profilu Olka. Mamy jeden dzień do końca akcji charytatywnej. Kwota, która już jest zebrana, wciąż brakuje 3 milionów złotych. Około 70% kwoty jest już zebrane, więc nadeszła pora, aby Inwestor Amator spełnił swoją obietnicę. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję szczęśliwemu zwycięzcy licytacji. Mam nadzieję, że 3 uncje srebra spełnią Twoje oczekiwania. Paczka została już wysłana, także spodziewaj się jej lada dzień. Wpisujemy 406 zł. Podpiszemy się jako Inwestor Amator. Tak, abyście widzieli, że to nie jest fake. Tak to będzie wyglądać. Wpłać teraz. Mail, na który potwierdzenie przyjdzie. Przelew internetowy. Będzie to oczywiście mTransfer. Ale wiocha, nie? Nie znam swojego adresu e-mail. Chyba ma być inna końcówka. Dokładnie tak. Teraz obraz Wam się na chwilkę zamarzę. Wchodzimy na konto. Kwota 406 zł. Potwierdzamy hasło SMS-em. Hasło mamy wpisane. Zatwierdzamy. Darowizna poszła. Mam nadzieję, że pomoże to Olkowi w walce z jego chorobą. Przelew poszedł, także możemy przejść teraz do omówienia tego, co udało mi się w 2020 roku dokonać, jeśli chodzi o inwestycje w metale szlachetne. Zacznijmy sobie od monet bulionowych. Na dzień dzisiejszy posiadam 3 razy liścia klonowego, 3 razy kangura, 2 krugerandy, 1 Brytanię oraz 23 uncje amerykańskiego orła. W poprzednich filmach wspominałem, że muszę nadrobić zaległości w bulionie. Myślę, że udało mi się tego dokonać. Tutaj warto zastanowić się, czym były spowodowane te zaległości. Oczywiście chodzi tu o horrendalne ceny monet bulionowych. Nie opłacało się po prostu ich kupować. Drugim filarem tego staku, przynajmniej moim zdaniem zaraz po monetach bulionowych, są monetki z serii Lunar 3. Widzimy tutaj jeden raz rok myszy w wersji dwuuncjowej. W tej samej wersji mamy 2 razy bawoła. Jeśli chodzi o monetki jednouncjowe, rok myszy pojawia nam się tutaj 5 razy, rok bawoła dwukrotnie i jeśli chodzi o półuncjówki, 4 razy rok bawoła, 1 raz rok myszy. Wersja myszy dwuuncjowa została sprzedana, tak samo wersja pięciouncjowa. Tu chciałbym zaznaczyć, że obie te monetki upłyniłem z bardzo pokaźnym zyskiem. W przypadku pięciouncjówki mówimy tu o około 100% zysku, w przypadku dwuuncjówki zysk sięga niemalże 200%. Także już wiem, że Lunar 3 jak do tej pory jest bardzo dobrą inwestycją. Zobaczymy, jak zachowa się rok woła. Trzymając się zasady, że pierwsze 3 monety z dłuższych serii łapią zazwyczaj najwyższe premie, także myślę, że i rok woła da na sobie dobrze zarobić. Trzeci dział, który chciałbym Wam omówić, są to monetki jednouncjowe. Nie robię tutaj podziału na monety z premią, z wysokim premium. Po prostu monetki jednouncjowe i polecimy sobie po kolei. Pierwszy rzuca się w oczy Zeus, obok niego widzimy Queen, Black Flaga oraz pod południowym niebem. Monetki te pozyskałem z kalendarza adwentowego.
W drugim rzędzie widzimy Johna Wayne'a, Libertad 2018 oraz dwa razy Double Pixu. John Wayne i Libertad oczywiście pozyskane z kalendarza, reszta już w sposób naturalny przeze mnie. Trzecia linia, dwie sztuki Serpent of Milan, dwa tala, bardzo fajne monetki, Samoa, bardzo mi się podobają, jeśli chodzi o stylistykę i dopracowanie szczegółów. Obok tych samoańskich smoków leżą sobie dwa jednouncjowe kalendarze azteckie. Jest to całkiem niedawny zakup, jestem z niego bardzo zadowolony, monetki mi bardzo przypadły do gustu, niestety wersja pięciouncjowa mi uciekła, no ale mamy dwójkę, także trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Na samym dole tej sekcji widzimy jedną pandę z 2020 roku oraz dwie srebrne pchełeczki. Chodzi tu konkretnie o 1/10 uncji Brytanii oraz 1/4 uncji Arki Noego. Jeśli chodzi o Brytanię i Arkę, myślę, że wezmą one udział w konkursie rocznicowym tego kanału, ale o tym będzie za chwilkę. Trzecia sekcja, którą omówimy sobie naprawdę krótko, bo tam jest zaledwie 5 monet. Ale to jakich? Są to monety dwuuncjowe. Znajduje się tutaj wspomniany przed chwilą kalendarz aztecki w wersji dwuuncjowej, kanadyjska gęś oraz 3 razy kraken. Jeśli chodzi o kanadyjską gęś, jest to jedna z moich ulubionych monet. Wygrywa dla mnie tutaj design, po prostu minimalizm niszczy i zdania nie zamierzam zmienić. Co możemy powiedzieć sobie o krakenie? 3 sztuki, coś jeszcze wpadnie. Bardzo wierzę w tą serię. Z początkiem roku wychodzi druga monetka z Kreatur Północy. Jestem bardzo ciekaw, o jakiego stwora tu będzie konkretnie chodzić. Tak czy siak tą serię sobie pociągniemy. No dla mnie jest to cichy następca Bestii Królowych, jeśli chodzi o gramaturę. Jak wyjdzie, zobaczymy. Wracając jeszcze na słowo do monet jednouncjowych. Grudzień 2020 był, jeśli o nie chodzi, bardzo owocny. Dlatego też postanowiłem niektóre serie kontynuować. Na pewno będziemy kontynuować Legendy Muzyki. Wkrótce planuję zakupić sobie Eltona Johna. Nie może też być inaczej, jeżeli chodzi o bogów Olimpu i Zeusa. Gdy wyjdzie druga monetka, na pewno też sobie ją zakupię. Ta seria mi bardzo przypadnie do gustu. Widzę to po Zeusie. Jest dokładnie tak, jak wszyscy go opisywali, jeśli chodzi o detale i szczegóły występujące na tej monecie. Poważnie muszę jeszcze zastanowić się nad Black Flag, czy chcę się cofać, czy od tego momentu kontynuować tą serię. Tutaj jak wiadomo ceny są wyższe, więc ta kwestia zostaje jeszcze do przemyślenia. I teraz przejdziemy sobie do ostatniego srebrnego działu. Chodzi tu konkretnie o srebro obiegowe. Mamy tutaj monetki polskie, 3 razy faszyzm, 4 mapki, 3 razy mamy tu papieża o nominale 1000 zł, 2 razy papieża Jana Pawła o nominale 10 tysięcy, 1 raz Tadeusz Kościuszko, głowa kobiety 2 zł, Józef Piłsudski 50 tysięcy oraz Józef Piłsudski 10 zł z 1934 roku. To jest właśnie ten z tą czarną patyną naokoło głowy, prezentuje się rewelacyjnie. Z tego co się orientowałem, na serwisach aukcyjnych tego typu monetki w tym stanie dość ciekawe ceny potrafią osiągać. Także jest to bardzo ciekawy okaz w moim staku. Jeśli chodzi o srebro obiegowe, posiadamy 5,3 uncji. Ostatnie trzy maleństwa, które tu widzimy, to jest złotko. Ciągle jest go niewiele. Mamy tutaj 1-gramowy liść kanadyjski, 1/20 uncji roku woła i numizmat 1-gramowy Jana Pawła II. Złoto udało mi się rozmnożyć z 1 grama do 3,2. Zawsze do przodu. Tak prezentuje się całość. 76 uncji srebra i 3,2 grama złota. Czy jest to dużo, czy mało? Pozostawiam to waszej ocenie. Zapraszam do dyskusji. Jeśli chodzi o mnie, no uczucia są jak zawsze mieszane, bo człowiek ma świadomość, że zebrał pokaźną sumkę w metalu, ale z drugiej strony gdzieś tam pali się światełko, że mogło być tego nieco więcej. Ale na to składa się wiele różnych czynników, także tak jak już mówiłem, pozostawiam mój stos waszej ocenie. Bardzo chętnie przeczytam, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach pod tym filmem. Wcześniej nadmieniałem jeszcze o małym konkursie. Swoją drogą fajnie zbiegło nam się 500 subskrypcji, minięte ledwo co, z rocznicą kanału, która będzie miała miejsce dokładnie 2 lutego. Więc z tej okazji pragnę dla was zorganizować konkurs. O co będzie w nim chodziło, na czym będzie polegał, dowiecie się właśnie w okolicach lutego. Jeśli chodzi o nagrody dla was, zrobimy sobie takie malutkie rozdanie srebra. Także zwycięzcy będą mogli minimalnie powiększyć swoje staki. Myślę, że będzie to taka dość ciekawa sprawa, zarówno dla was, jak i dla mnie, gdyż będzie to pierwszy konkurs właśnie na moim kanale.
Jak wspominałem na samym początku, film jest nagrywany 31 grudnia 2020 roku. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby ten 2021 rok był bardziej owocny od tego poprzedniego, zarówno inwestycyjnie, jak i prywatnie i zawodowo. Mam nadzieję, że to każdemu z Was osobno się spełni. Będę trzymał za to kciuki. Dziś wyszedł nam z tego dość długi odcinek, jeżeli chodzi o mój film, także będziemy już powoli kończyć. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Dziękuję Wam również za przekroczenie liczby 500 subskrypcji. Jest to dla mnie nie lada wydarzenie. Fajnie, jak w przyszłym roku udałoby się przekroczyć 1000, no ale to zweryfikuje moja praca oraz Wy, drodzy widzowie. Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, zachęcam, aby to zrobił. Wtedy będzie na bieżąco z nowymi materiałami oraz informacjami, które niebawem pojawią się na tym kanale. Teraz już naprawdę kończymy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.